Zgodnie z cyklem imprez Łódzkie Razem Integracja Międzypokoleniowa na widowni Teatru Miejskiego zasiedli i młodsi, i starsi sieradzanie. Przybliżono działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, organizatora tej imprezy i to, co udało się zrobić na terenie powiatu sieradzkiego. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, czyli przywrócenie lokalnych połączeń, remont i naprawa dróg wojewódzkich, ale nie tylko. Dlatego, że w małych wiejskich gminach utworzyliśmy taki specjalny budżet i każda gmina, niezależnie od tego, kto w niej rządzi, jeżeli pisze wniosek, dostaje co roku dotacje na remont dróg dojazdowych do pól. Mamy bardzo, bardzo duże pieniądze w tym roku i przez ostatnich 5 lat na remont i renowację zabytków. Bardzo często są to oczywiście zabytki architektury sakralnej, ale oczywiście nie tylko kościoły, bo również dworki zabytkowe. Nasze zespoły parkowo-pałacowe również są remontowane ze środków, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Oprócz mieszkańców regionu na koncercie obecni byli też parlamentarzyści i samorządowcy. Integracja międzypokoleniowa, naprawdę w wymiarze kultury bardzo dużo się dzieje w województwie łódzkim. Cieszę się, że pan marszałek Schreiber i cały zarząd województwa łódzkiego tyle poświęca właśnie, żebyśmy mogli tę kulturę mieć tutaj blisko w terenie. I to jest duży sukces wszystkich. I integracja międzypokoleniowa właśnie na tym polega, żebyśmy spotykali się starsi, młodsi, wymieniali swoje doświadczenia i żebyśmy zawsze byli razem. Jako pierwsi wystąpili podopieczni Sieradzkiego Centrum Kultury Natalia Medyńska i Maksymilian Kielek przy muzycznym akompaniamencie Jarosława Miłka. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie, z drugiej strony pobieg bez tchu dosyć już. Potem publiczność w rytm swoich największych przebojów porwał Rafał Brzozowski, gwiazda wieczoru, który zaśpiewał takie piosenki jak Tak blisko, Nie mam nic czy The Ride.